Witajcie moi drodzy, z tej strony Veko. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o ciekawym problemie, którego doświadczamy w sezonie numer 9 w League of Legends, a mianowicie popsucie przez Riot Games systemu rankingowego. Na łamach ostatnich materiałów wspólnie bardzo pozytywnie ocenialiśmy Riotowe poczynania. Świetny film Awaken, wypuszczenie Sylasa, które urozmaica grę, czy świetne zmiany Kayle i Morgany. Jednak te wszystkie dobre i pozytywne zmiany zostały wymazane przez problemy w systemie rankingowym, których aktualnie doświadczamy. Czegoż owe problemy dotyczą? Cóż, na pewno nieraz byliście świadkami takiej sytuacji, gdzie grając na przykład w Goldzie dostawaliście kogoś, kto był wyboostowany lub zwyczajnie miał szczęście w gierce i był w tak zwanym tym drugim lepszym teamie. Cóż, teraz problem jest o wiele, wiele większy, ponieważ na początku sezonu część graczy, która była w Goldzie, gra w Diamencie, Platyny grają w Master Tierze, a Diamenty w Grandmasterze. Jak wszyscy wiemy, w League of Legends wcześniej istniały następujące dywizje: Bronze, Silver, Gold, Platyna, Diamond, Master i Challenger. Każda z tych lig, nie licząc Master Tiera i Challengera, składała się z 5 dywizji, więc teoretycznie potencjalnych miejsc, w jakich mógł znajdować się gracz, było 27. Dziś, dodając Iron i Grandmastera, ów miejsc mamy również 27, więc w teorii nic takiego nie powinno się stać. Cóż, jak widzimy, nie do końca. Przez około pierwsze 2 tygodnie sezonu 9 występował pewien błąd algorytmu przeliczającego punkty rankingowe, który z uporem maniaka bardzo mocno premiował wygrane i niezbyt karał przegrane. Prowadziło to do takiej sytuacji, że na przykład za przegraną grę system odejmował ci 10 punktów, a za wygraną dodawał 25. I okazało się, że przez ten czas wystarczyło zwyczajnie grać, grać i grać. I wystarczyło w uproszczeniu przy 2 przegranych grach wygrać 1. Lub, co jest trochę bliższe prawdy, ale powiedziałem tą wcześniejszą wersję, żeby trochę ten problem uwypuklić, wystarczyło po prostu mieć na przykład 50% win ratio. Aktualnie jest to lepiej ustabilizowane, jednak ten pierwszy okres rankingowy w ogromny sposób wpłynął na całą drabinkę rankingową. Przede wszystkim spójrzmy na wykres przydzielania graczy w rankingach z lutego 2019 roku. Na pierwszy rzut oka widzimy, że najwięcej graczy jest w brązie, silverze oraz goldzie. Jednak nie jest to tutaj najważniejsze. Przez cały czas istnienia ligi najwięcej graczy znajdowało się w brązie i silverze, około 60-65%. Skoro więc było to 10 dywizji, to najwięcej graczy powinno przypadać od Ironu 4 do Silvera 3. W lutym 2019 roku w tych dywizjach znajduje się w zaokrągleniu 48% graczy. Co jest niezwykle ciekawe, od Silvera 2 do Platyny 1 przypada większa grupa graczy, oczywiście nie dużo większa, jednak mimo wszystko, ponieważ jest to 49%. Co z prostej kalkulacji wynika, że około 3% graczy znajduje się w Diamencie i wyżej. Z tego co mi wiadomo, większość graczy była właśnie na tym niższym poziomie. Widzimy jednak, że w sezonie 9 ma się to zupełnie inaczej. Jednak największy wpływ ma to na rangi najwyższe od Diamentu 4 i wyżej. Otóż nie dysponuję tutaj danymi, jednak z tego co mi było wiadomo, procent graczy w Diamencie i wyżej zawsze wynosił 1%, co oznacza, że co setny gracz był w Diamencie lub wyżej, oczywiście około 1%. Aktualnie w samym Diamencie 4 odsetek graczy wynosi tam 1,6%, a cały najwyższy poziom, czyli Diament i wyżej, jest prezentowany przez aż 3% graczy. Mogą być 2 powody takiej kolei rzeczy. Pierwszy to taki, że nagle w sezonie 9 większość graczy ligi stwierdziła, że czas poprawić swoje własne umiejętności i grać o wiele lepiej w taki sposób, aby wbić kilka dywizji wyżej. Nie wydaje się to jednak w żaden sposób logicznym wytłumaczeniem. Zatem pozostaje drugie, że coś stało się z systemem rankingowym. Odnosząc się jeszcze do wykresu, który omawiałem przed momentem, chciałem zauważyć na pewien ciekawy fakt. Tak naprawdę Iron 4 przez ten błąd nie istnieje. Na moim smurfkoncie, dzięki któremu przygotowałem wam niedawny materiał o tym, jak wyjść z Ironu, który teraz zauważam, ten materiał jest totalnie bez sensu, to tak naprawdę zobaczcie, ile jest osób w mojej dywizji.
obok mnie 7. I bardzo często grając na tym Ironie grałem w zasadzie na ludzi z brązu 4, 3 albo 2 i najniższa ranga jaką spotkałem to był Iron 2. Wiecie, nie mówię, że poziom Ironowy w 100% nie istnieje, jednak ten poziom Ironu miał służyć do tego, żeby gracze z brązu 4, 3, 2 spadli właśnie tam. A przez to, że był ten błąd w algorytmie, który miał przeliczyć punkty, tego Ironu w zasadzie nie ma. I w zasadzie nie byłoby żadnego problemu, gdyby rzeczywiście problem był jednostkowy. Odnosił się do kilku graczy i byliby oni zwyczajnie pomyłką systemu. Jednak jak widzimy po analizie wykresu, nie są to pojedyncze osoby, a widzimy, że wszystkie, albo w zasadzie całe rozmieszczenie graczy w dywizjach zostało dość mocno zmienione. Jak sam Riot Games zauważył. Gdy dodaliśmy Iron oraz Grandmastera, wrzuciliśmy graczy z dywizji 5 do 4, co wpłynęło na ich zyski punktowe. Doświadczyliśmy również usterki, dzięki której niektórzy gracze zauważyli dramatyczny wzrost punktów rankingowych, co pozwoliło im uzyskać kilka dywizji wyżej, w których nie powinni się znajdować ze względu na ich umiejętności. Poprawiliśmy to, więc nie dzieje się to już z nikim innym, ale ponieważ niektórzy gracze mają teraz zawyżoną rangę, widzą większe straty punktów i mniejsze zyski niż zwykle. Oczywiście zakładam, że błąd algorytmu rankingowego był przypadkowy, jednak w tej sytuacji wielu graczy dostało zwyczajnie darmowego boosta. A zatem pierwsze 2 tygodnie sezonu numer 9 możemy nazwać największym boostem w historii League of Legends, które zapewnił nam sam Riot Games. I część z was może powiedzieć, no dobra, ale skoro Riot to naprawił, to przecież nie ma na co narzekać, jest okej i już. No cóż, śmiem się z tym nie zgodzić, bo załóżmy, że mamy jakiegoś ziomka z platyny, który kupił sobie boosta do Master Tiera. Zakładając, że po booście sam zaczyna w ów Master Tierze grać, to powrót do jego dywizji zajmie mu około 40 przegranych gier. A pamiętajmy, że w niektórych grach może on zostać wykierowany przez drużynę. Zobaczcie, że jest to przykład tylko jednej osoby. Zauważcie, że takich osób jest dużo, dużo więcej niż jedna. Generalnie to nie trzeba dużo szukać, aby znaleźć graczy, którzy stali się ofiarą lub beneficjentami, jak kto woli, błędów w systemie rankingowym. Mój research trwał około 3 minuty, a oto co udało mi się znaleźć. Gracz Challengera, który ma prawie 900 punktów, który w sezonie 8 był w platynie 1. Jednak tutaj ważne jest sprawdzenie jego win ratio, które wynosi 62%, a chciałbym zauważyć, że w tym sezonie ponad 60% win ratio kwalifikuje cię do bycia bardzo, bardzo wysoko. Kolejny przykład. Osoba grająca od sezonu numer 3, będąca w platynie co sezon, która zakończyła jednak sezon 8 w diamencie 3. Aktualnie gra na poziomie Grandmastera, jednak znów 58% win ratio. Zobaczcie, co daje win ratio bliskie 60%. Kolejny przykład. Platyna 1 z sezonu 8, Grandmaster 294 punkty w sezonie numer 9. Przejdźmy jednak do ciekawszych. Diament 5 w sezonie 8 przy 53% win ratio, dziś Grandmaster i 292 punkty. Diament 5 w sezonie 8, Master i 204 punkty w sezonie 9. Jednak chyba najbardziej hardkorowym przykładem jest to oto konto, dzięki Adi, gdzie w sezonie numer 8 miało ono Silver 1, dziś ma Diament 3 przy 50% win ratio. Czyli wygrasz, przegrasz, wygrasz, przegrasz, cyk, miałeś Silver 1 i cyk, jesteś Diament 3. Łatwo? Łatwo. I to nie tylko ja zauważam ten problem. Ostatnio natknąłem się na Shota z Kubonem, który również irytował się ów systemem. Ale patrzcie na tego typa, kolejny! 87 wygranych, 120 gier w pizdę! I ma 200 LP! Problem jest taki, że w mojej opinii musi minąć teraz kilka dobrych tygodni, jeżeli nie więcej, aby sytuacja się ustabilizowała. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że od początku istnienia aktualnego systemu rankingowego nigdy nie byliśmy świadkami tak ogromnych z nim problemów. A pamiętajmy, że mają jeszcze wejść rangi pozycyjne. Więc nieco się obawiam, że sezon numer 9 może być takim bardzo chaotycznym sezonem pod kątem grania rankedów i przez to duża liczba graczy może od LoL'a uciec. Moi drodzy, wielka prośba ode mnie, napiszcie w komentarzach, jak to u was wygląda, czy na przykład jak wy teraz gracie sobie na przykład na poziomie platyny, to czy często dostajecie te osoby właśnie z silvera, czy nawet z brązu, czy na przykład może to wy jesteście tymi osobami, które przez to, że Riot Games coś tam zrąbał, macie na przykład, mieliście w poprzednim sezonie, nie wiem, brąz, a teraz macie na przykład diament. Jak to u was wygląda, moi drodzy, jestem bardzo, bardzo ciekawy, koniecznie napiszcie i niech się taka fajna dyskusja odnośnie tego całego zdarzenia
wrażenia wywiąże. Ode mnie to tyle, moi mili, standardowo na koniec filmu. Zapraszam Was do polubienia naszego fanpage'a i wbicia na Instagrama oraz do oglądania innych naszych materiałów na YouTubie, do zostawienia dzwonka, lajka, komentarza czy czego tam sobie chcecie. Nie namawiam, jak ktoś chce, to proszę bardzo. I co, widzimy się w kolejnym materiale bądź na streamie. Trzymajcie się, cześć!